tej sprawie, jak sami Państwo widzieli, trzeba bić na alarm. Czyż nie, panie doktorze? O, zdecydowanie tak. Mamy jakieś różne? Tak. W materiale problem nie jest nowy, ale nowy sposób. I wreszcie warto o tym mówić, bo warto jest o co walczyć. Doktor Erik Matuszkiewicz, toksykolog zaprzyjaźniony razem z nami. Panie doktorze, dzień dobry. Halo, teraz będzie połączenie międzyredakcyjne. Za chwilę połączymy się z redakcją TVN Meteo, albo zrobimy jeszcze inaczej. My się połączymy i redakcja TVN Meteo, godnie reprezentowana, pojawi się tutaj oto. 26 minut po 6. Wczorajsze mecze zakończyły 6. kolejkę eliminacji Euro 2024. Reprezentacje wrócą do gry w październiku. W grupie F Austria wygrała ze Szwecją 3-1. Dwa gole strzelił Marko Arnautović. Do środka nie doszła jednak ta piłka. Strzał od razu Arnautović! Gol! Arnautović! Gol! Nie wiem, proszę Państwa, co chodzi, bo ja tutaj dzwonię i nikt nie odbiera. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, by się dodzwonić. Wyślę SMS-a. Wcześniej dostaliśmy maila z prognozą, to może przeczytam to, co tutaj jest napisane, bo ważne to są informacje, bo zachmurzenie ma być dzisiaj spore. To była nie tylko zabawa, ale i wielka sprawa. 50 czworonogów na desce w kalifornijskim Rancho Santa Fe zdobywało fundusze dla bezpańskich zwierząt. Taka inicjatywa dobrze na wszystkich wpływa. Dzwoniłem, ale ty nie odbierasz. A słuchaj, wyciszony, może dlatego, wiesz? Czyli te czasy już się skończyły, kiedy odbierałaś, tak? Tak, tak. Halo? Halo. 6:30, pani redaktor. Zapraszamy Państwa na serwis informacyjny w TVN24. Zapraszam. Poproszę wabank. Bardzo proszę. Ten kolor sukni spopularyzowała królowa Wiktoria Hanowerska, gdy wybrała go na swój ślub. Kiedy kolorem sukni ślubnej stał się kolor zielony? Jacku, to kolor biały, biały. Tak spopularyzowała królowa Wiktoria. Już wcześniej Maria Stuart w czasie swojego ślubu z Franciszkiem II wybrała taki kolor biały, ale to było znaczące, gdyż wtedy w Europie kolor biały oznaczał kolor żałoby. Ogródek już przygotowany? Nie, ten niestety czeka, aż skończymy nadawać program i wtedy ja się bardzo spieszę, ale te nawozy trafią tutaj właśnie. To musimy się to wszyscy któregoś popołudnia umówić, no, prawda? Tak, zapraszam. Na zakończenie ogrodu, tak, pytanie zapraszam. Na przyda się pomoc, do pielenia też. Tak. Tu już mniej chętnie, wiem. Będziemy wyznaczać. Tak, tak. Janna Kapusta, bardzo dziękujemy za to spotkanie o poranku. Dziękuję.